Witajcie wszyscy widzowie. Dzisiaj pokażę wam film, na który pewnie wiele osób wcześniej czekało, ale z powodu tego, że długo tego filmu dość nie było, to pewnie wiele osób już o tym zapomniało. Ale jakby przypomnę wam o tym i właśnie dzisiaj nagram film, który pewnie chcieliście, żeby był, więc jeszcze raz was wszystkim witam i dzisiaj przejdziemy sobie czołgiem ciężkim 10 poziomu M6J. I będę tak po prostu mówić na te pojazdy, że będą to MIO z jakimś numerkiem. I dzisiaj nie zrobimy jednej bitewki czy dwóch, ale zrobimy aż cztery bitewki. I każda będzie jedna na czołgu od 7 poziomu. Czyli przejdziemy się amerykańskim czołgiem 7 tieru M7JO, na 8 M3JO, na 9 M5JO i na dyszce wisięce na torcie w całej gałęzi M6JO. Przedstawiam wam te pojazdy, co mi się w nich podobało, co mi się w nich nie podobało, jakie wyposażenie najlepiej wziąć oraz czy warto tą robić linię i dla kogo jest najlepiej przeznaczona, więc zanim jeszcze zaczniemy opowiadanie o tej linii, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcję na kanale oraz zostawienia dzwoneczka, żebyście nie przegapili następnych filmów na tym kanale. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się film podobał, i łapkę w dół, jeżeli wam się film nie podobał. A jeżeli macie na przykład ocenę tej linii albo po prostu propozycje na następne odcinki, no to napiszcie komentarz, więc zaczynamy. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu mam dla was taką krótką ciekawostkę. Otóż Hori Type 3, która jest przypadkowo też pierwszą dychą, którą wbiłem, miała wczoraj urodziny. A jeszcze, żeby było mało, to wczoraj też ja miałem urodziny. Więc normalnie to chyba nie wiem, czy to jest przypadek, to chyba jest specjalnie ułożone tak, żeby jakby zacelebrować to, że wczoraj miałem urodziny, więc po prostu zrobić, żeby urodziny miał też moja pierwsza dycha, więc takie dość późno to mówię, ale jeżeli chcecie, to możecie mi złożyć życzenia. No i temu czołgowi też możecie złożyć na przykład życzenia, na przykład żeby miał więcej pancerza albo dostał buffa do działa. Więc teraz trochę przedłużyłem jeszcze, ale już teraz na pewno będą Amerykańcy. Dobrze, no to czas jakby zacząć omawiać te wszystkie amerykańskie czołgi ciężkie do linii M6JO. I zanim omówimy siódemkę, to warto też wspomnieć o niższych tierach, co o nich sądzę. I zacznijmy może od piątki, bo to jest pierwsza ciężka jakby maszyna w tej linii. Więc jeżeli chodzi o Tyrion Heavy, to jest całkiem dobry czołg, ma dobre działo. Mobilność może trochę ciężką, jeżeli chodzi o pancerz, no to jeżeli będziecie grali na wieżę, to może to się odbijać, ale no nie zawsze. Jeżeli chodzi o M6, to sądzę, że to jest bardzo solidna maszyna. Ma tutaj bardzo dobre działo, ma tutaj też dobry pancerz, jeżeli nie trafimy na jakieś czołgi z dobrą penetracją. Najlepiej tym też grać na wieżę, wtedy będzie odbijać naprawdę bardzo dużo. I mobilność też sądzę, że nie jest oszałamiająca, ale wystarczająca na te czołgi. No i teraz przejść właśnie do siódemki. No to jeżeli chodzi o siódemkę, to jakby z tej całej gałęzi, no to sądzę, że ona jest chyba najgorszym pojazdem. A dlaczego ją tak hejtuję? Ponieważ po pierwsze mam tutaj dość kiepską mobilność. Po drugie mam tutaj wieżę z tyłu, co naprawdę utrudnia grę. Po trzecie, jeżeli chodzi o pancerz, to nie mamy tutaj wybitnego. Mamy tutaj dolną płytę, którą każdy przebije. Górna, która naprawdę też jest dość łatwa do spenetrowania. Jak było tego mało, to mamy garnek, który też przebije niemal każdy. I jeszcze w dodatku mamy przebijalną wieżę na lewo i prawo od jarzmo. Jeżeli mamy oczywiście więcej penetracji, bo takie na przykład czadostwa 6 poziomu tego nie przebiją, ale jeżeli mam taką siódemkę z lepszą penetracją, to bez problemu to przebije. Oczywiście jakby załoga będzie taka sama, kamuflażu nie zakładam, bo to chyba na siódemce nie będę zakładać. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to będę grać podstawowo wielozadaniowy zestaw naprawczy, turbo sprężarka i adrenalina, no i taka rzecz. Adrenalina będzie dostępna tylko do 7 tieru, bo od 8 już nie będzie dostępna. Jeżeli chodzi o zapasy, to standardowo skrzynka coli, butelka coli oraz wzbogacone paliwo, żeby po prostu jechać. Nie będę grać na goldzie, bo sądzę, że tutaj może być ok. A jeżeli chodzi o wyposażenie, no to raczej będzie standardowe. Z dyszki to pokażę. No i też taka ciekawostka. Od siódemki już nie będzie dostępny dosyłacz, tylko ulepszona wentylacja, więc tutaj będę mówić o dosyłaczu, a nie o wentylacji, bo siódemka już dosyłacz ma. Raczej jakby wyposażenie na każdym pojeździe będzie podobne, ale no dopiero na dyszce założę wyposażenie, po prostu będę mówić, co moglibyście założyć, jakbyście chcieli na tym założyć, więc
Na pierwszym slocie moce bitewne dajcie dosyłacz lub ulepszoną wentylację, ulepszony system naprowadzania i działo wyborowe. Jeżeli chodzi o żywotność, to zmodernizowane moduły, staranny montaż oraz skrzynka z narzędziami, żebyście szybciej jakby naprawiali swoje moduły. Jeżeli chodzi o specjalizację, no to ulepszoną optykę, żebyście więcej jakby widzieli. Akcelerator silnika, żebyście jakby bardziej jechali, bo może to da wam większą moc na tonę, ale wtedy będziecie wolniej się obracać. Dodam wam moc na tonę oraz jeszcze obrót, więc warto to jeszcze założyć. Oraz system dostaw materiałów, żebyście jakby szybciej dostawali materiały eksploatacyjne, bo raczej nie będą wam tutaj potrzebne dużo zestawów naprawczych, więc jeszcze chcę powiedzieć do siódemce, bo mówiłem o samych wadach, a zapomniałem powiedzieć o zaletach. No to jeżeli chodzi o zalety, to chyba jedną taką zaletę, jak tutaj widzę, to są uszkodzenia na strzał wynoszące 300 oraz całkiem najgorsza penetracja, która sądzę, że jest wystarczająca na te poziomy 198, uważam, że to jest dużo. Jeżeli chodzi o problemy tego działa, to jest przede wszystkim celność i czas celowania. Naprawdę ten czołg sieje bardzo duże kalafiory. No i widzę, że nas wyrzuciło na siódemki i szóstki, co sądzę, że jest naprawdę bardzo dużym losowaniem. Pojedziemy raczej na prawo, bo to jest chyba jedyna sensowna flanka do jazdy. No i też warto zauważyć, że ten pojazd ładuje 10 sekund, czyli jak tam damage 300, uważam, że to jest dość długo. Naprawdę to uważam, że jest bardzo długie przeładowanie. No i tutaj spróbuję wykorzystać trochę jakby to, że mam wieżę z tyłu, no i spróbuję zrobić side scrapa, czyli kontowanie tak zwane. No chyba, że fartem uda mi się dojechać tam, to wtedy spróbuję na wieżę trochę pograć. No dobra, wiem, że mówiłem, że niby pancerz wieży jest słaby, ale tutaj powiedzcie, co tutaj niby może mnie przebić? ARL? FV? No raczej jest mało takich pojazdów, co mnie przebije. Jedynie ARL mówię, że mógłby mnie przebić, ale widzę, że mało jest czołgów, które mnie w wieżę przebije. Dobra, spróbuję pojechać, bo tutaj w nas nie celuje. Tutaj widzę, że bardzo dużo ciężkich tam stoi teraz. I Stiger. I ogólnie wiele więcej pojazdów. Dobra, spróbujmy znaleźć przestrzał na FV-a. Pięknie dostał za 302. On od nas na szczęście się odbił, więc wymiana bardzo dobra. I teraz spróbujmy wyjechać jeszcze raz. Aj, schował się koleś. Może wyjedzie jeszcze raz? Raczej nie. Dobra, jedziemy dalej. Idziemy dalej, nie ma co tutaj czekać. A MX tutaj stoi, raczej go nie trafię, bo tutaj to się naprawdę spore kalafiory. Ale koleś dostał. Sądzę, że ten strzał naprawdę mnie bardzo zaskoczył. Bo nie wiedziałem, że tutaj ten czołg trafi. Naprawdę, jeżeli chodzi o celność tego pojazdu, to naprawdę jest tragiczna. Widzieliście, jak celownik jest wielki, jak długo to skupiał, ale strzał sądzę, że naprawdę bardzo udany, jak na taką celność. No, FV się schował. To pojedziemy na te medy i lighty i po tego KV-1S. Raczej jazda po FV jest bez sensu. Chociaż może tutaj podjechać. Może podjedzie i dostanie ode mnie za 300. Boom, za 314 dostał piękny koleś. No, teraz same lighty zostały, więc będzie tutaj mało do strzelania. Ale może jeszcze zrobimy jakiś damage. No, IMX 1357, tej przejść 2 i V-ka. No, przebijają mnie, niestety nie trafiłem. No bo tutaj, no nie mogę mnie trafić, bo tutaj jest górka. A w tym pojeździe opuszczenie działa, no nie jest takie dobre, tylko minus 7 stopni, więc uważam, że trochę słabo. I V-kę niestety znowu nie trafiłem. No widzieliście tą celność, że tutaj jeżeli się nie skupicie działa, to naprawdę jest kiepsko, a skupienie tego działa naprawdę trwa bardzo długo. I znowu opuszczanie działa, znowu wina opuszczania działa. Mogłem w niego strzelić, ale podjechał tak, że nie mogłem go trafić nawet. Dobra, idziemy po AMX-a. Spróbujemy go tutaj dobić. Ten AMX ma ten magazynek taki, że pomału strzela, ale bardzo szybko może ją opróżnić i wtedy szkody są bardzo potężne. Dobra, dajmy turbo sprężarkę, może go trafimy. Dobrze, weszło. Weszło na szczęście. Może V-kę jeszcze uda nam się strzelić? No niestety nie, Tiger był szybszy. Dobra, jeżeli chodzi o tą bitewkę, no to sądzę, że ona no była całkiem okej, okay, nie była taka najgorsza. Może tutaj te dwa strzały trochę skiepściłem.
I w tej bitwie zrobiliśmy 1100 uszkodzeń. I to jest taki średni wynik pod względem damage'a i taki trzeci pod względem jakby expa w tej drużynie. No tak jak widzieliście, bitewka nie była najlepsza, ale to dlatego, że tutaj mało czołgów było po mojej stronie, więc tutaj można jeszcze wytłumaczyć ten jakby sobie wynik. To po bitewce na nie najlepszej siódemce mamy teraz 8 tier. No jeżeli chodzi o 8, to tutaj muszę powiedzieć bardzo dużo dobrego. Tym powiedzieć naprawdę sądzę, że jest on bardzo solidnym pojazdem. Po pierwsze mam tutaj bardzo dobry magazynek, który ładuje się dość długo, no bo 21 prawie sekund, co na pewno można powiedzieć jako wada, ale za to mamy 310 damage'a, 225 penetracji, co sądzę, że jest zaletą. Mamy 3 pociski w magazynku, które ładują się prawie 3 sekundy, więc jakby przeładowanie między magazynkami też jest wadą, ale zadajemy ogólnie 930 damage z tego magazynka, więc w ciągu prawie 6 sekund, około 5,5 sekundy, no i zadajemy 900 damage, co uważam, że według mnie jest potężną zaletą tego pojazdu. Celność i czas celowania uważam, że na pewno jest lepsza niż w 7, co pozwala naprawdę na celowanie w czułe punkty, a nie po prostu, żeby w czołg trafiło. Jeżeli chodzi o pancerz, no to też muszę powiedzieć, że jest o wiele lepiej. Wieżyczka na pewno odbija o wiele więcej. A jeżeli chodzi o garnek, to na pewno jest mniejszy niż u siódemki. W dodatku, jak widzimy, jest bardziej z tyłu, co na pewno utrudnia celowanie w ten punkt. No jeszcze zapomniałem powiedzieć, że czołg ma 8 stopni opuszczenia działa, co jest lepsze niż u siódemki. A jeżeli chodzi o mobilność, to może no niby jest gorsza, niby ma mniejszą mocną tonę niż siódemka. Ale jeżeli chodzi ogólnie, no to jak na swój pancerz sądzę, że jedzie całkiem nie najgorzej. Siódemka mówiłem, że ona dość słabo jedzie, bo ona no nie ma tak dobrego pancerza, ale ósemka no już potrafi odbijać i tutaj powiem, że mobilność jest całkiem okej jak na pancerz, więc puścimy bitewkę i zobaczymy, co nas wyrzuci. No, tak jak widzimy, niestety nas wyrzuciło na ósemki dziewiątki. Na dziewiątkach no to może być dość ciężko z odbijaniem. Ale postaramy się wjechać na górkę, spróbować może postrzelać w jakieś pojazdy, co tutaj będą wyjeżdżały na przykład z dołu. Albo to, co z góry na przykład wyjedzie, no i wtedy będziemy mogli strzelać. Na pewno nam to ułatwi ta strona, bo to po tej stronie jest górka po prawej stronie. A my też mamy garnek po prawej stronie, więc nasz garnek będzie zasłonięty przez górkę. Oj, chyba lagi mamy jakieś. No, przez chwilę miałem skok pingu, no i tak mi lekko zlagowało, i takie zdziwienie. Czemu ten czołg tak jedzie mułowato? A to lagi są. Jeszcze nagrywarka mi się przeniosła gdzie indziej, więc teraz muszę ją przenieść i jedziemy dalej. Jedziemy dalej, spróbujemy zrobić jakiś wynik. Oj, chyba lagi są, takie spadki FPS-u, widzę takie lagi. No, laguje ta gra, ale... Ale postaram się mimo tych lagów zrobić jakiś wynik. Emil 2. Emila 2 nie przebijemy raczej. Emila 2 wie, że to jest niemożliwe, żebyśmy go przebili. Musielibyśmy spróbować tędy podjechać i spróbować na przykład postrzelać w pojazdy snajpiące. Może tutaj stać T-54 czy na przykład Pantera. Ogólnie zauważyłem, że bardzo dużo ciężkich jest w tej bitwie. Naprawdę. Multum ciężkich jest, naprawdę. 5 czołgów ciężkich na bitwę, na drużynę, no to uważam, że to jest multum. O, T-32 i strzebokiem. Ładnie dostał. Teraz dolną płytę T-32 dostał pięknie. Ostatni strzał odbił się. A, nie trafiliśmy niestety. No tak jak mówiłem, celność może nie jest aż tak zła, ale no ciągle zdarzają się pudła w tym pojeździe. Ale jak widzieliście, T-32 się od nas odbił, co? Naprawdę uważam, że za sukces. O, to pomaga też to, że jesteśmy skontowani, więc też to na pewno ułatwia odbijanie. T-32 jest bokiem. Pięknie dostał gąskę. Strzał, ała, nie trafiłem. Czemu powiedziałem ała? Cofać się. Aj, dostałem za 400, niestety. Niestety, ale oddaliśmy magazynek całkiem najgorszy. 2 strzały przebiliśmy, więc też uważam, że to jest dość dobry wynik. No teraz musimy się wycofać, bo tutaj nie mamy wsparcia. Tutaj nie mam wsparcia, musimy się wycofać. Może Emil zaraz tutaj podjedzie i strzeli magazynek. Dobra, ja się cofam. Chociaż Emil się...
Emil się opróżnia, Emil się opróżnia teraz. To. Spróbujmy teraz w te 32 strzelić jeszcze raz. Boom. Nie przebiłem boku. Noż kurde, teraz mi strzelają stąd. Te 5-4 we mnie strzela. Dawaj, cofnij się, koleś. Dobrze, dostał. Musimy się wycofać, bo zginiemy zaraz. Dobrze, 7-5, jedź, jedź, jedź. No, a 7-5 jest na ogrysku, więc tutaj za dużo nie zrobię. Nie zrobi on. I ogólnie chyba sądzę, że ta bitwa będzie przegrana, bo tutaj większość ogólnie pojazdów jest na dobicie, więc... Naprawdę będzie ciężko, dobra. Isa trzy powinien pod takim kątem przebić. Strzelimy. I boom, dobijamy Isa 3. Ale niestety Conqueror nas niszczy. No, jeżeli chodzi o tą bitewkę, no to trochę się nastrzelałem. No. Może nie zrobiłem tutaj też wybitnego wyniku, bo sądzę, że na pewno mogłem zrobić o wiele więcej. Ale no tutaj i tak widzę, że drużyna kiepsko dość zagrała. No, mieli tutaj potężną przewagę. No, jeżeli chodzi, to może zepsułem tutaj ten jeden strzał w T32, co powinien w bok wejść. I chyba jest chyba taki jeden strzał, który to popsułem, więc... Poczekajmy na koniec bitwy i wtedy zobaczymy raporcik. No niestety, tak jak myślałem, porażka. No, w tej bitwie zrobiliśmy 2300 damage'a, jedno zniszczenie. Drugi najlepszy wynik pod względem damage'a i pod względem expa. Chociaż na równi byłem z Emilem 2. Jeśli chodzi o tą bitwę, no to raczej nie była tutaj do wygrania ta bitwa. Ale sądzę, że na pewno poszło mi bardzo dobrze jak na ósemkę na dziewiątkach. I sądzę, że może nie pokazałem się z najlepszej strony, ale na pewno udało mi się zagrać tak dobrze, żeby po prostu pokazać skuteczną bitwę na tym pojeździe. No i teraz zacznijmy opowiadać o dziewiątce. No to moim zdaniem sądzę, że chyba dziewiątka jest najlepszym pojazdem z tej linii. Ale też chyba najdziwniejszym. Spójrzcie, jak on wygląda. Ta wieża naprawdę wygląda bardzo komicznie. Nawet mówię tak prześmiewczo na niego czołg z autyzmem. Chociaż naprawdę to może być dla niego lekko obraza. Ale naprawdę sądzę, że to jest bardzo solidny pojazd. Ogólnie mam tutaj pełnego zapisu amunicji. Co ciekawe. Więc załadowaliśmy pociski. No jeżeli chodzi o ten pojazd, to mamy tutaj dwa ciekawe działa do wyboru. Albo 120, albo 105. Jeżeli chodzi o 105, no to ma lepszy czas celowania, lepszy rozrzut, jakby czas przeładowania magazynka, więcej pocisków i więcej penetracji na podstawowych i odamkoburzących. Na jakich odamkoburzących? Na akumulacyjnych. Ale ja jednak wybiorę działo 120 mm, które czas celowania mają dość długi, ale za to, jeżeli chodzi o celność, to sądzę, że ona jest na pewno dobra. Uszkodzenia na minutę są delikatnie wyższe niż na 105. Jeżeli chodzi o przeładowanie magazynku, no to 25 sekund. Między pociskami jest króciutki 1,7 sekundy, co naprawdę pozwala bardzo szybko ją opróżnić. Pociski w magazynku 2, więc dość mało, ale za to mamy 450 uszkodzeń, panowie. Możemy... 1,7 sekundy, czyli niecałe 2 sekundy zadać 900 uszkodzeń, to uważam, że to jest naprawdę bardzo dużym wynikiem. Jeżeli chodzi o to działo, no tutaj też możemy zadać około 900 uszkodzeń, ale będzie to nam trwało ponad 5 sekund, więc to jest o wiele dłużej. Jeżeli chodzi o penetrację, to mamy 246, na tym mamy 259. I sądzę, że ta jakby penetracja 246 wystarczy. Opuszczenie działa 8 stopni. Jeżeli chodzi o mobilność, no to ciekawostka, ten pojazd jedzie najmniej z tych wszystkich. Bo jedzie 32 km na godzinę, reszta, oczywiście od 7, no to reszta jedzie 35. Ale za to mamy większą moc silnika, czyli może nie, jedziemy wolniej, ale za to szybciej będziemy przyspieszeni. No i teraz bardzo ciekawe jakby rzecz o pancerzu, no to jeżeli chodzi o pancerz, no to mamy tutaj bardzo twardą wieżyczkę, naprawdę sądzę, że wieżyczka bardzo dużo odbija. No mamy tutaj ten garnek, ale no... Można zawsze zrobić taką sztuczkę, że ponosimy wieżę do góry i wtedy jakby garnek jest zasłonięty. Nawet nie trzeba obracać się wieży, żeby jakby zasłonić się garnek. Kadłub też czasami potrafi odbić, jeżeli oczywiście trafimy na czołg, który ma mniej penetracji dolną, płytę raczej wejdzie.
Ale niestety są takie weak pointy, łączenie jakby wieży z kadłubem. O te takie dwa trójkąty, w nie naprawdę wchodzi jako masełko. A jeżeli chodzi o ogólną jakby ocenę tego pojazdu, to sądzę, że według mnie chyba najlepszy pojazd. To może być lekkim zaskoczeniem, bo wiele osób mówi, że dyszka jest najlepsza, ale ja sądzę, że jednak dziewiątka jest minimalnie lepsza. A dlaczego? No to powiem, jak będzie bitwa na deszce, ale teraz nas wylosowało na mapie Oaza i znowu bitwa taka nieciekawa, dziesiątki i dziewiątki. I szczególnie ten nieszczęsny FV215B 183, zwany też przez innych jako Godzilla. No i naprawdę sądzę, że pojazd bardzo fajny. Czasami miałem nawet nim bitewki po 5000, co naprawdę jest szok. Jak na dyszkach się zrobi 5000, to naprawdę uważam, że to jest bardzo dobry wynik, ale na dziewiątce, no to 5000 to już jest naprawdę kosmos. Chociaż może dla takich profesjonalnych graczy, no to 5000 na dziewiątce, no to może być mało. Ale dla mnie, jeżeli na dziewiątce 5000 jest, to naprawdę jest gigantyczna wartość. Nawet na dyszce 5000 uważam, że to jest dobry wynik już. Teraz próbuję tutaj wykorzystać jakby właśnie tą naszą twardą wieżę, która może odbijać. O, spotkaliśmy ten sam pojazd. Spróbujmy mu w garnek trafić. O, niestety nie trafiliśmy, ale za to mamy szybkie przeładowanie i trafiliśmy idealnie za 428. No i wymiana uważam, że bardzo dobra, bo on dostał jeden strzał, a ja dostałem 0, więc wymiana bardzo korzystna, nie dostałem ani jednego strzału. O, Mojszen, ten już może być problematyczny. Mojszen już jest dość problematycznym czołgiem, on może już sprawić spore kłopoty. Chyba, że uda nam się trafić w ten garnek. Tutaj nieszczęsny garnek wielki. Ale ja się boję podjechać, bo tu jest dużo czołgów ciężkich właśnie. Mojszen podjeżdża. Spróbuję mu trafić, może wejdzie, może nie. Ale stoi bokiem. Ładny strzał. Czy w garnek wejdzie? Nie, niestety wieża poleciała, ale i tak udało nam się oddać jeszcze jeden strzał. Co najmniej ten jeden strzał to jest jakieś coś. No my się wycofałem, bo to jest bez sensu walczyć z tym Mojszenem. Spróbujemy odeprzeć jakby atak tutaj gości z drugiej strony. No niestety chyba widzę, że ta bitwa też będzie przegrana. Też raczej będzie to bitwa przegrana, ponieważ ta strona bardzo przegrała. Mimo tego, że oni mieli trzy czołgi tam, to wszyscy zginęli, nawet nie zniszczyli ani jednego pojazdu, co to już jest gwarantowana porażka. No. I teraz podjeżdżają dwa ciężkie czołgi od tyłu, więc tutaj raczej za dużo nie zrobię, bo zaczną nas strzelać od tyłu i będzie koniec. Ale spróbuję coś jeszcze zrobić, może uda nam się ustrzelić trochę damage'a. Te co najmniej 2000 chociaż. Progetto, strzelmy raz i strzelmy drugi raz w niego. No dziwny magazynek, ale no oddałem, bo Progetto się wycofał, więc to nie opłacało mi się tutaj stać dalej. I teraz Motion będzie jechać, spróbuję się skontować, żeby może coś jeszcze odbić, 15, 16. Widzicie, odbił się od nas. O, jeszcze zapomniałem wspomnieć o tej funkcji, która się pojawia dopiero na dziewiątym tierze. Otóż dziewiątka ma specjalny jakby system, no, który pozwala na ucieczkę, jeżeli nam zniszczą głośnicę, czyli możemy ten... Zniszczą nam głośnicę, to wtedy możemy dalej jechać do tyłu, ale no już wolno. No niestety już zginąłem, ale no widzieliście, jak tutaj nas pogromili. Spróbowałem jeszcze oddać tutaj dwa strzały w M103. Jeszcze próbowałem tego M103 zniszczyć, ale no już widzimy, że bitwa się niestety zakończyła porażką. Zrobiłem 2681 damage'a. Najwyższy wynik w drużynie pod względem damage'a expa. No tak jak widzieliście, bitewka no może nie była najlepsza, ale no widzieliście, jak nas pogromili strasznie. No tak jak widzę, no to bitewki w ogóle nie idą dzisiaj w tym odcinku. I mam nadzieję, że na dyszce będzie już dobrze. Mam nadzieję, że na dyszce będzie już dobrze. Bitwa na dyszce. Próba numer 3. Dwa razy trafiłem na takich w ogóle gamonin. W pierwszej bitwie wszyscy pojechali na jedną stronę, przegrali. W drugiej bitwie dwa topowe czołgi pojechały
Na flankę dla medów, no. Dwa topowe czołgi pojechały tam, gdzie powinny medy jechać, no. I to jeszcze ciężkie, no. I znowu to przegrane. Wszystkie dwie bitwy, no to przegrane. Proszę, żeby ta bitwa była jakaś normalna, bo ja normalnie nie wytrzymam. Ja normalnie chyba zamiast dać nazwę najlepsze magazynki, to chyba zrobię nazwę najgorsze magazynki, bo skoro mi nie idzie, to chyba to jest przesadne normalnie. Ale no dobra, opowiedzmy o tym pojeździe. Ogólnie głos widzę, że powoli mi siada. Więc zacznijmy opowiadanie może o dziale 120 mm. No to dział jest podobny do 8, może ma trochę lepsze parametry celowania, celności, DPM-u, przeładowania magazynka i innych bajerów. Ale my zagramy na 105. I zanim powiem, dlaczego właśnie zagram na 105, a nie na 120, co pewnie może być bardziej jakby sensownym wyborem, no to powiem wam później, ale jeżeli chodzi o 105, no to mamy celność 3. Czas celowania 3 sekundy, wybaczcie, już tak jestem zamotany i wkurzony na graczy, że normalnie już się motam strasznie, no. Czas celowania 3 sekundy to sądzę, że dobry wynik. Rozrzut na 100 metrów 0,28, naprawdę uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Naprawdę, jeżeli macie celność poniżej 0,3, to możecie naprawdę czuć się snajperami. Uszkodzenia na minutę 3000, bardzo dobry wynik, naprawdę. Uszkodzenia na minutę na magazynku są bardzo wysokie. Czas przeładowania 12,6 sekund, kosmiczny wynik. Czas przeładowania pocisku 2,5 sekund, no to może nie jest już taki dobry wynik, ale no do wytrzymania w 5 sekund można zrobić 900 uszkodzeń, bo średnie uszkodzenia wynoszą 300. Jeżeli chodzi o przebicie na podstawowych pociskach, no to 258 to trochę słabo. Na kumulacyjnej 330 to już jest dobry wynik i odłąka oburząca 60 standardowo. I tak jak mówiłem, średnie uszkodzenia wynoszą 300, na złocie 260 no to trochę mniej. I na domku oburzących 350. Opuszczenie działa 10 stopni, czyli najlepsze jakby ze wszystkich pojazdów. Jeżeli chodzi o mobilność, to też mamy najlepszą mobilność ze wszystkich. Mamy tutaj 17 koni na tonę, czyli najwięcej. Reszta miała po 16,5 i 15,5. Ten miał na przykład przykładowo 16,3. Ten miał chyba 15,5. Tak, a ten chyba miał 16,5. Tak. No to ten ma najlepszą mobilność i też jedzie 35. Tak jak 8 i 9. Nie, 8 i 7. No mówię, że strasznie się motam, bo bitewki strasznie kiepskie mi szły. Jeżeli chodzi o obrót 32 stopnie około, no to też sądzę, że bardzo dobry wynik. Oczywiście to są statystyki z wyposażeniem, żebyście nie myśleli, czy to naprawdę tak jest, to byście musieli wyposażenie założyć. Co pewnie jest normalne chyba na dyszkach. Na 9, 8, 7 raczej niektóre osoby zakładają, a na dyszce to raczej większość zakłada. No i jakby rzecz, która mnie najbardziej rozczarowała, to pancerz. Mamy dolną płytę, która jest przebijana przez niemal wszystkich. Górna płyta, która może być przebita z większą penetracją, bo jakby pancerz kadłubowy wynosi 175. Dodatkowo mamy też łączenie wieży z kadłubem, które też może wejść normalnie, ale nie są one już aż tak duże jak u dziewiątki. W dodatku jeszcze mamy dwa garnki, które też są przebijalne bez problemu. I to, co normalnie chyba najbardziej mnie wkurzyła, pancerz wieży. Myślałem, że wieża będzie prawie nieprzebijalna, ale już miałem kilka sytuacji to, że normalnie przebiły mnie nawet dziewiątki wieże. Dziewiątki bez problemu nie przebijały wieżę, no to już jest normalnie totalny żart. I dlatego gram na 105, żebym mógł normalnie sobie grać na takim bardziej średnim dystansie, żebym mógł lepiej celować i za bardzo nie narażać się na uszkodzenia. Ogólnie bateria zaraz mi siadnie, więc mam nadzieję, że tutaj wyjdzie mi ta bitwa, bo jeżeli ta bitwa mi nie wyjdzie, to już się chrzanie, to i będzie puszczona bitwa, gdzie zrobię nawet 200 damage'a, bo już nie chcę nagrywać tego. Naprawdę. Jakby Wargaming chyba nie chce, żebym tutaj zrobił dobre bitwy, żebym nie pokazał. Żebym nie zachęcał was do robienia tych pojazdów, ale ja naprawdę i tak zachęcam was do tych pojazdów. No to jeżeli chodzi o tą bitwę, to nas wylosowała na 10 i 9. Z takich większych zagrożeń to może być Moishen i Grill 15. I z 4 raczej będzie bez problemu do przebicia w dolną płytę. EVO też powinno się jakoś przebić. No, widzicie, że moje jakby gardło powoli siada. Ale no muszę skończyć ten odcinek. Dobra, ogólnie jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy dotyczących pancerza. Ale no,
Mam FPS-y poniżej 20, patrzcie jak mi laguje ta gra. Patrzcie jakie lagi normalnie, no. Jak mam teraz normalnie grać? Ale dobra, miałem powiedzieć o pancerzu, no to co miałem powiedzieć o tym pancerzu? No to chcę powiedzieć, że tutaj boki w tym pojeździe są naprawdę bardzo słabe. Ten tył to tym bardziej, ale chodzi, że normalnie w boki to haki przebijają ten pojazd bez problemu normalnie. Miałem wiele sytuacji, gdzie takie TD-ki, typu na przykład obiekt 704 czy Waffentrager przebijały mnie w bok z haka za 1000. Już nawet nie będę wspominać o F-fale, który ma naprawdę bardzo dużą penetrację na hajekach. Ale na razie tutaj sikamy tego FV-a. No, na trzy pociski dwa trafiły, więc uważam, że to jest bardzo jakby dobra skuteczność. Może nie najlepsza, ale uważam, że całkiem najgorsza. Dobra, jedziemy. Mam już 1200 uszkodzeń po asyście. Dobra, jedziemy dalej po tej medy tutaj jadą. I mam nadzieję, że teraz nie zginę tak szybko. I jedziemy, jedziemy. Zobaczymy, co nas będzie jeszcze czekać. Grill 15. Skoda, Centurion. Motion jeszcze, dobra. Ale dziwne, że Motion pojechał tą stroną. Ale ja raczej myślę, że ta bitwa chyba też będzie przegrana, bo nasza jakby... No, mówię, że ta bitwa kolejna będzie przegrana. Tak jak zawsze. Kurde, 10% baterii mam. Ale nie chce mi się ładować tego telefonu, już wolę nagrać na tych 5%, na 2% niż ładować tego telefonu, więc wybaczcie, że mój telefon jest rozładowany, ale no, już nie chce mi się tego telefonu ładować. Ładny strzał w grilla poszedł, bardzo ładny strzał w grilla wszedł teraz, ale dostałem od gościa boom. Ten pocisk, nie, dlaczego nie trafił, powinien trafić, ale ten już wszedł, dobra. Teraz celuję w Centuriona, żeby nas nie przebił. Teraz w grilla, żeby on nas nie przebił. Raczej, żeby w niego pomierzyć. Centuriona raczej już nie strzelimy. Grill tutaj tak... Kampi. Oj, widzę jakieś wulgarne słowa tu są. I zjeżdżamy po standarda i pięknie dobijamy. Bardzo ładny zjazd. Spróbujemy grilla dobić. Szkurde! To, że nie weszło, no to naprawdę już jest dziwne. Dobra, strzelam jeszcze ten jeden pocisk. Ładnie gąska weszła. Dobijcie tego grilla, szybko, zabijcie grilla, on na 8 HP jest. On jest na oparach, trzeba tego grilla zabić szybko. Bo jeszcze może dużo zrobić. Dobra. Ja spróbuję sam tego grilla zniszczyć. Chociaż nie, tutaj jadą już. Tutaj już jadą po mnie inne pojazdy. No. Skoda? Dobra, Skodę może na początku zniszczyć. Nie, już. Już nie zniszczymy. Dobra, spróbuj trafić Motiona w garnek. Motion w garnek, garnek, garnek. Traf, proszę. Szkurde. Nie no, kurde no. Czemu ta gra mnie nie znosi, no? Nie no, dlaczego nie mogę trafić? Co jest nie tak, no? No, mówię, że Wargaming nie chce, żebym zrobił dobrej bitwy. To będzie kolejna przegrana bitwa. I z 4 tu jedzie. I nas wszystkich porobi. Ale nie, ten strzał w Skodę według mnie powinien wejść. Strzelam w tył. Za zero w gąskę! No nie wierzę w to, no. Dobra, chociaż tyle weszło. No mówię, że ta bitwa nie jest wygrana. Tej bitwy nie wygram na 100%. No, zostałem sam na Insta4 i na Centuriona. No przegram to na 100%. Insta4 bez problemu mnie wierzę, przebije. Tak samo Centurion. No. I z 4 też będzie na wieżę grać. Już dostaję drętwicy w ogóle ręki. Ale ładnie weszło teraz Centuriona w magazyn. No my tutaj zostaniemy, bo tutaj nie ma co jechać. Może i z 4 będzie skusi... Może i z 4 skusi się na to, żeby do mnie podjechać. No. Moja ręka strasznie drętwieje. Taki prąd idzie po mnie, naprawdę. Bardzo kiepski. Dobra, spróbujemy Centuriona zniszczyć. I z 4 już tam jest, kurde, no to już ginę. On raczej mnie przebije bez problemu w bok. No właśnie. Boki tego pojazdu są bardzo mięciutkie.
i Centurion. No. No i właśnie widzicie, jak Wargaming zachęca nas do gry w tą grę, naprawdę. Naprawdę Wargaming bardzo zachęca nas do robienia tej linii. Więc Wargaming mówi, że bardzo dobra linia, polecają bardzo. A my w tej bitwie znowu przegraliśmy, ale zrobiliśmy 3223 damage'a. Czyli najlepszy wynik jakby w naszej drużynie pod względem damage'a i expa, więc uważam, że całkiem nie najgorsza bitwa. Jakby tutaj ten IS-4 nie pojechał, to pewnie bym zrobił o wiele więcej. Ale ten kurka wodna głupi IS-4 musiał pojechać tam. No to jeżeli chodzi o te podsumowanie tych pojazdów, no to Wargaming mówi, poleca te czołgi, bo nawet specjalnie mi robi tak, żebym po prostu nie miał dobrych bitew. A jeżeli chodzi o mnie, to sądzę, że te pojazdy raczej są dla bardziej zaawansowanych graczy, bo taki zwykły gracz pewnie by chciał, żeby odbijał, ale no te czołgi nie odbijają za dużo. Szczerze powiem, że te czołgi za dużo nie odbijają. Dziewiątka może jeszcze odbija, ósemka odbija, ale dyszka, no to ona uważam, że ona jest za miękka. Więc jeżeli chodzi o początkujących graczy, no to zróbcie sobie ósemkę, dziewiątkę. Jeżeli się dobrze przeszkolić na tych pojazdach, to możecie sobie zrobić dyszkę. I będziecie wtedy mogli zrobić po 5-6 tysięcy nawet na tym pojeździe, więc dziękuję wam wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że wam się filmik spodobał i że wam się nie znudziło jakby ocena jakby tej linii, że się nie zawiedliście na mnie, bo ja trochę się zawiodłem na tych bitwach. Myślałem, że będą o wiele lepsze, ale no trudno, dobra, muszę niestety puścić tak jak były, bo nie chcę mi się 50 tysięcy razy nagrywać. Tym bardziej, że bateria też mówi, że nie wytrzyma. No jeżeli czekacie na więcej filmów, zostawcie subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek, żebyście nie przegapili następnych filmów na kanale. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się filmik spodobał, łapkę w dół, jeżeli wam się filmik spodobał. I napiszcie komentarz na przykład z oceną tej linii albo z procją na następne filmy. Więc do zobaczenia wszystkim, na razie.